jedno z bardziej popularnych ćwiczeń na klatkę, ale też nie zawsze wykonywanych, powiedziałbym, tak jak chciałbym, żeby były wykonywane pod kątem rozwoju mięśni klatki piersiowej. Oczywiście zaraz ktoś powie, że ale tak nie wezmę takiego ciężaru, będę musiał zmniejszyć obciążenie, co przełoży się na gorsze przyrosty. I ja uważam, że nie do końca. Czasami mniejszy ciężar nie musi gorzej działać na przyrosty masy mięśniowej niż zdecydowanie większy. To zależy, jak działamy na dany mięśnie. Najpierw pokażę wam wyciskanie sztangielek na ławce dodatniej w takiej formie, w jakiej często wykonuje się to ćwiczenie. Ja sam kiedyś tak wykonywałem. I klatka piersiowa oczywiście pracuje, ale pracuje w dużo mniejszym zakresie, w dużo mniejszym stopniu. I jest to też bardziej kontuzogenna wersja, szczególnie dla naszych stawów ramiennych. A więc zacznijmy od tej wersji. Łokcie odciągnięte mocno na zewnątrz, w równej linii i wyciskamy sztangielki podobnie, tak jakbyśmy trzymali sztangę. W tej wersji często widzimy to ćwiczenie. Jedni jeszcze bardziej wyciskają, bardziej łączą, drudzy mniej, w oddaleniu zatrzymują. To już zależy. Natomiast czego bym nie chciał, żebyście robili, to mianowicie tego właśnie ustawienia ramion względem tułowia, a więc mocno łokci na zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że to ustawienie, czyli odwiedzenie ramienia w bok, mocno obciąża staw ramienny i wcale nie najlepiej działa na naszą klatkę piersiową przy tym ustawieniu. Jeżeli nieco opuścimy łokieć bliżej tułowia, przyciągniemy łokieć bliżej tułowia i zaczniemy wyciskać, to już nawet na sucho, jak ja to mówię, bez ciężaru, zbliżając przyczepy mięśniowe, początki, końca mięśni klatki piersiowej do siebie, będziemy mocniej angażować klatkę piersiową poprzez zduszanie jej do środka. W ten sposób dużo mniejszy zakres klatki piersiowej, można powiedzieć powierzchnia mięśnia, pracuje niż przy tym ustawieniu. I teraz w zależności jeszcze jak będę kierował łokcie, czyli im bliżej tułowia, tym inaczej będę działał na tą klatkę piersiową pod innym kątem i innego rodzaju włókna mięśniowe będą bardziej zaangażowane. Nieprawdą absolutnie jest, że przy tym węższym ustawieniu łokci mocniej będą jakoś się tricepsy dołączać do pracy i przez to triceps będzie mocniej pracował, a klatka mniej. Absolutnie nie. Ja bardzo lubię wyciskanie właśnie wąskie hantli przy treningu klatki, czyli takie ustawienie ramion względem tułowia i tu zduszenie klatki piersiowej mocno do środka. Oczywiście można lekko otworzyć łokcie na zewnątrz i takie wyciskanie też będzie bardzo dobre pod kątem zaangażowania włókien klatki piersiowej, mięśni klatki piersiowej. Ale nie mocno na zewnątrz. To jest częsty błąd i nie znaczy może, że nie poczujecie klatki piersiowej przy takim ustawieniu, bo jeżeli weźmiecie duży ciężar, zrobicie pełny zakres ruchu i tak dalej, po wykonanej serii i tak będziecie tą klatkę czuli, bo ona gdzieś tam musi się jakby dołączyć do pracy, ale bardzo duże obciążenie będzie spoczywało właśnie na przednim aktonie mięśnia naramiennego, sam staw będzie mocno przeciążony, a klatka piersiowa w jakimś tam niedużym stopniu. Czy ciężary będą mniejsze przy tym ustawieniu? Prawdopodobnie tak, aczkolwiek też nie do końca. I moim zdaniem po kilku tygodniach praktykowania tej wersji wyciskania hantli ta siła wam znacznie wzrośnie. Wrócicie do swoich normalnych ciężarów, a nawet mi się wydaje, że nawet przeskoczycie je w pewnym momencie. Więc ciężarem kompletnie bym się w tym momencie nie przejmował. Zdecydowanie mocniejszą pompę, mocniejsze napięcie włókien mięśniowych poczujecie, kiedy inaczej ustawicie łokieć właśnie względem tułowia i w ten sposób inaczej zaangażujecie mięśnie klatki piersiowej w większym stopniu. I do zobaczenia w kolejnym materiale.